Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni m.in. podsumowali aktualną sytuację epidemiologiczną w województwie podkarpackim oraz dyskutowali na temat wsparcia finansowego dla najzdolniejszych uczniów z naszego regionu. Anna Kalandyk-Dusza, zastępca podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, w trakcie zdalnych obrad zwróciła uwagę na znaczne zmniejszenie liczby zachorowań na COVID-19, mniejszą liczbę hospitalizacji z powodu zakażenia SARS-CoV-2 oraz wyraźną tendencję wychodzenia z pandemii. Tak jak Państwo tutaj widzicie, te wzrosty tygodniowe w województwie podkarpackim, w poprzednim tygodniu było to około 140 przypadków na tydzień. Następny slajd, tu już też Państwo widzicie te spadki optymistyczne, dobowe przyrosty chorych również. To wszystko spada. Po dwóch falach mamy tą sytuację dość stabilną. Następny slajd, jest to dynamika przyrostu zakażonych w województwie podkarpackim. W ostatnim tygodniu, w przeciągu dwóch ostatnich tygodni, z podziałem na powiaty, tutaj najwięcej w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców, najwięcej w powiecie bieszczadzkim, mieleckim i niżańskim, ale tak jak mówiłam, tych przypadków to jest bardzo malutko, także bardzo optymistycznie. Tutaj Państwo widzicie nasze województwo również z podziałem na powiaty i nasz ten współczynnik to jest 0,9 w całym województwie. Jesteśmy w tak zwanej strefie zielonej, jak to kiedyś te strefy był podział w Polsce. Także te dane są naprawdę optymistyczne. Obecnie sytuacja w województwie podkarpackim jest już stabilna i zdecydowanie możemy powiedzieć, że powoli pokonujemy koronawirusa, a szpitale wracają do normalnego trybu pracy. Specjaliści przestrzegają jednak przed lekceważeniem pandemii oraz obowiązujących jeszcze obostrzeń i zachęcają do szczepień w każdej dopuszczonej przez medyków grupie wiekowej, abyśmy jesienią nie musieli zmagać się z kolejną falą zakażeń SARS-CoV-2. W trakcie ostatniej sesji Sejmiku radni dyskutowali też na temat wsparcia finansowego i udzielenia stypendiów dla najzdolniejszych uczniów oraz studentów w roku szkolnym 2021-2022, szczególnie dla studentów kierunków medycznych, biorąc pod uwagę znaczny deficyt lekarzy i pielęgniarek w naszym województwie. Stefan Bieszczad, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Sejmiku, zwrócił także uwagę na zapewnienie odpowiedniego zaplecza w postaci doskonale wyposażonych szpitali, w których będą pracowali przyszli lekarze, aby zachęcić ich do pozostania w Polsce nie tylko ze względów finansowych, ale też dając im możliwość rozwoju zawodowego i dokształcania się dzięki zatrudnieniu w nowoczesnych placówkach medycznych dysponujących wysokiej klasy sprzętem do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Wszelkiego rodzaju gesty w postaci pomocy najzdolniejszym, a przede wszystkim z rodzin mniej zamożnych, jest ze wszech miar oczekiwana. Bo to jest bardzo ważne. Natomiast myślę tak, że wszelkiego rodzaju zakazy, nakazy, tak jak pani radna powiedziała, to jest element zmierzchłej epoki. Nie ma lepszego lekarstwa jak bardzo dobrze wyposażone szpitale, bardzo wiele firm o wysoko zaawansowanej technologii. To właśnie to będzie przyczynkiem, że ci najzdolniejsi będą zostawać, mało tego, będą przyjeżdżać inni z innych zakątków Polski. I to musi być jedno z drugim kompatybilne, bo jeśli wykształcimy dobrze, a nie damy im dobrych miejsc pracy i dobrych warunków, to na nic pobożne nasze oczekiwanie. Pomimo wszystko nie wolno zaprzestawać pomocy właśnie tym najbardziej potrzebującym i zdolnym, bo działamy w dobrej wierze, pomagając samemu sobie, pomagając Polsce.
Radny Stefan Bieszczad podkreślał również, że należy zwiększyć fundusze, które mogą pochodzić z różnych instytucji, dzięki którym będzie można wspierać najzdolniejszych młodych ludzi kształcących się we wszystkich dziedzinach wiedzy. Od ponad 20 lat osobiście ufundowałem kilkaset stypendiów po dzień dzisiejszy. I mam bardzo wielu zdolnych ludzi, którzy taką pomoc otrzymywali i otrzymują. I nie chciałbym się tu skupiać generalnie nad medycyną, bo to jest taki temat, jakoś się pokazał przy okazji, ale myślę, że wspieranie wszechstronnie uzdolnionych, czy sportowo, czy jakiejkolwiek dziedzinie, a w sposób szczególny z niezamożnych rodzin. To powinna być domena, która wyróżniać powinny samorządy, które chcą iść tą drogą. Bo oczywiście nie robi się to koniunkturalnie, ale z zwykłej takiej jak gdyby mądrości, która podpowiada, że zostałeś obdarowany jakimiś talentami, to spróbuj się tym jakoś podzielić. I my jako samorządowcy dobrze, że postrzegamy to premialnie jako dobro. Dobro przede wszystkim, które wróci i pozostanie, jak nie na Podkarpaciu, to w Polsce. I myślę, że reasumując, warto tutaj być może zwiększyć wszelkiego rodzaju fundusze na ten cel, bo przecież mamy różnego rodzaju fundacje katolickie czy świeckie, które zbierają środki na te cele i to jest, można powiedzieć, kropla w morzu potrzeb. I myślę, że nie powinniśmy się tutaj w jakiś sposób licytować i tego nikt nie czyni, ale zawsze wymiar wspierać i pokazywać, że są różnego rodzaju instytucje, które mogą w tym obszarze pomóc bezpośrednio, czy to szkole, czy ukierunkowane bezpośrednio do konkretnego biorcy takiego stypendium. Wszyscy rajcy zgodzili się, że wspieranie młodych, zdolnych uczniów z naszego regionu powinno być jednym z priorytetowych zadań samorządu, aby najzdolniejsi mieszkańcy Podkarpacia po zakończeniu nauki nie wyjeżdżali do pracy za granicę lub w inne regiony naszego kraju, tylko znaleźli satysfakcjonujące ich zatrudnienie w naszym województwie i mieli możliwość rozwoju zawodowego zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak też naukowym, wykorzystując swoje zdolności oraz starannie zdobyte wykształcenie.